Cześć. Dzisiaj w naszym studio absolutnie specjalny gość, ekstremalny ultras Marek Rupiński, który wygrał Race Across America kilka tygodni temu. Marek, no to jest najbardziej prestiżowy wyścig długodystansowy na świecie. Przejechanie przez całe Stany. Ile ci to w ogóle zajęło czasu? Witam, cześć. Dzięki za zaproszenie. Zajęło mi to dokładnie 10 dni i 5 godzin, czyli średnio około 480 km. Okej, okay. I to jest wyścig, który, gdzie jedziecie z Kalifornii? Dokładnie do Nowego Jorku? Nie. Nie, do Annapolis, czyli tak naprawdę przejeżdżamy przez całe Stany, 12 Stanów, 5 stref klimatycznych, kilka stref czasowych, kilka pasm górskich, Apalachy, góry skaliste, Kordyliery, no i w Mississippi rzeki, tak, Missouri, także no, praktycznie całe Stany. No i mogę tylko kilka wymienić. Kalifornia, Colorado, Ohio, Arizona, Indiana. Kansas tam jest, Kansas po drodze? Kansas, tak, Kansas oczywiście, Kansas długie, proste. No bo dla mnie ten wyścig jest najbardziej prestiżowy, bo tak, zawsze jest mega osada, jest najbardziej chyba taki medialny na świecie, jest też mega trudny, bo mocno się zmienia klimat przez całą tą trasę, też są wielkie góry do przejechania, chyba szczególnie na początku, co nie, trasy tak naprawdę. Znaczy to z tymi górami to też tak się spodziewałem, dlatego że jak się spojrzy, ja jeszcze tylko sprostuję może, że tak naprawdę to w generalnej klasyfikacji drugi, żeby tam zaraz nie było, bo drugie miejsce w generalnej w kategorii open, a pierwsze w kategorii solo. Do tego jeszcze przejdziemy. Zaraz, okej, okay, dobra. Zacznijmy, czemu jeżeli to jest chodzi, tak trudny wyścig w ogóle. Dlatego, no, czy to, na to się składa bardzo, bardzo dużo, wiele czynników. Na pewno nie sposób wszystkie wymienić i pewnie za mało czasu jest, żeby to wszystko tutaj jakby powiedzieć. Przewyższenia, to jest pierwsza rzecz na pewno, taka, która się pierwsza nasuwa na uszy, dlatego że tam jest ponad 50 tysięcy metrów przewyższeń, więc tych przewyższeń jest bardzo dużo. Już na samym starcie góry skaliste, jeszcze wcześniej kordyliery. I tak jak mówisz, na początku te góry wydają się, że są takie, znaczy no, nie wydaje się, są duże, bo cały czas od samego startu wspinamy się przez pierwsze tam powiedzmy 1000 km, wjeżdżamy na 3300 metrów, więc są zawodnicy, którzy tracą świadomość, gdzieś ta, wiadomo, rzadkość powietrza, ciśnienie jest całkiem inne i ten wyścig jest naprawdę w tym momencie bardzo, bardzo trudny. No i potem przez 600 km, około 600 km, jedziemy na poziomie powyżej 2000 metrów, więc trzymać tempo na takiej wysokości, jeszcze kojarzyć cokolwiek, nie odpoczywać, jechać, no to jest na pewno dosyć męczące i na sam deser wtedy jeszcze wjeżdżamy na 3300 i dopiero wtedy jest zjazd. Okay. I faktycznie na wykresach czy tam na mapie wygląda, że te góry na początku są takie, no są takie trudne, ale potem te Apalachy są naprawdę miażdżące, dlatego że jesteśmy już po 4000 km, tych przewyższeń w nogach jest bardzo dużo, jest tam powiedzmy ta, w moim przypadku była to 9. doba. I na wykresie tego nie widać, ale tam są fajne takie ścianki, znaczy fajne w cudzysłowie oczywiście, na przykład taki podjazd powiedzmy 2-kilogramowy z nachyleniem tam nie wiem 12, 15, 16% i to jest totalnie dobijające, bo człowiek się nawet nie jest przygotowany na to, ale tam już oczywiście też mi pisali inni, żebym spodziewał się, że w Apalachach nie będzie tak wcale lekko, jak mi się może wydawać, okay. Więc przez o trudności, jeżeli mówimy o górach, to praktycznie wszystkie góry i na początku i na końcu są trudne. No poza tym oczywiście te temperatury, które też mocno dają się we znaki, dlatego że startujemy w takim fajnym klimacie na początku, przy oceanie jest 23-26 stopni, więc klimat jest idealny na rower. No ale po kilkunastu czy po kilkudziesięciu kilometrach już ta temperatura się, góry zatrzymują, jakieś tam wiatry, chmury i temperatura się pojawia właśnie rzędu 30-35, za chwilę 40-45-50 stopni. Do tego w tych górach wiatry takie do 40-50 km na godzinę, gdzie wyjeżdżamy, gdzie z jakiegoś elevator lift na przykład wyjeżdżamy, to też można spisać w internecie, spektakularnie to wygląda, zawodnicy się odbijają od barierek, nie potrafią utrzymać równowagi. Jest naprawdę, wyjeżdżamy gdzieś z jakichś skał i w pewnym momencie jest wiatr, który gdzieś tam z lewej, z prawej strony, a nie daj Boże nawet z przodu. A to jeszcze zmęczenie. Bo ty no jeszcze zmęczenie i wiecie, na przykład jest procent nachylenia powiedzmy tam, nie wiem, 8%, a nie możesz jechać, musisz pedałować, bo wiatr jest z przodu taki czołowy, że cię zatrzymuje, nie? I za chwileczkę pustynie, 50 stopni, potem Durango, 0 stopni, więc temperatury. No i drogi, które są naprawdę fatalne, ja się też nie spodziewałem, że te drogi będą aż w takim stanie, bo to są takie betonki, które no, przegląd plomby w zębach to jest praktycznie non-stop, nie? Bo to jest jakieś tam łatane.
A w regulaminie jest też obszerny regulamin, 40 stron regulaminu i na przykład musisz jechać poboczem. Albo tam, no tych naprawdę tych punktów regulaminu jest bardzo, bardzo dużo. To też jest kolejny rozdział, o którym moglibyśmy długo rozmawiać. I musisz jechać tą betonką poboczem, a na poboczu masz cały świat, nie? Tam są opony, jakieś tam rozwalone dętki, klucze, ekspandery, części samochodowe, szutry, piachy, żwiry, no wszystko, wszystko, wszystko. Nie możesz jechać po lewej stronie, dlatego że dostaniesz karę tam dwugodzinną, powiedzmy, czy nawet dyskwalifikację. I najgorsze w tym wszystkim oczywiście tam temperatura i zwierzęta, które po prostu się rozkładają. Tam nie wiem, czy ktoś to zbiera, czy nie, ale są ogromne pancerniki, żółwie, jakieś tam węże, kojoty, borsuki, no po prostu masz całe zoo. Ja pierniczę. To jest, wiesz, teraz to jest śmieszne, ale to jest naprawdę tragiczne, bo jedziesz w tej temperaturze, jest 50 stopni, od tej podłogi jest jeszcze cieplej i ten smród po prostu zabija. Zabija tak, że to jest nie do opowiedzenia. Do tego ten huk tych tirów, oczywiście te tiry to nie są tak jak u nas, że tam gdzieś 80 na godzinę ten tir wali, tylko to są ogromne ciężarówki, oczywiście samochody, które tam ryczą, wyją, no i jest ta długa, prosta 150 km i teraz to wszystko jest w jednym, powiedzmy, worku, także to jest, no tych, mówię, składowych jest bardzo, bardzo dużo, które okay. się składa na taki oddźwięk, powiedzmy, negatywny, nie? Dlatego, że ja tak, wiesz, widziałem jakieś twoje relacje, widziałem, jak to wygląda gdzieś w social mediach i mi się to wydawało takie wszystko jednak, no, kolorowe, że to jest fajna przygoda. Oczywiście ja nie umniejszam też zmęczeniu i temu, jak to jest trudne, ale chodzi mi, że to mi się jawiło jaka taka przygoda, a to, co teraz mówisz, to pokazuje zupełnie trochę inne oblicze, że uderzenie na początku pięścią w twarz, bo ta wysokość i te góry, które cię wykańczają przez właśnie wysokość, gorąco, potem znowu zimno, no i to wszystko, co mówisz, czyli te pobocza. Ja też nie chcę od razu dramatyzować, bo wiadomo, że jest ten koloryt tych stanów, te nazwy, które przed chwilą wymieniliśmy tych stanów, no to kto by nie chciał pojechać sobie do Kalifornii, Colorado, przyjechać na rowerze, no na pewno wiele osób, tak? Ludzie jadą, nie wiem, Mustangiem przez całe Stany, czy kamperem, a ja, który lubi rower, mam taką możliwość, jadę sobie przez całe Stany. Na pewno jest z jednej strony coś ciekawego, do tego jeszcze ja lubię też poznawać nowe kontakty, ludzi, rozmawiać. Jest cały przekrój świata, który przyjeżdża, gdzieś tam na postojach się zatrzymują te kampery, mój polski team zatrzymuje się, rozmawia z Japończykami, Hindusami, Brazylijczykami. Na trasie się spotykamy też z zawodnikami RAF, bo równolegle startuje Race Across the West, czyli 1500 km. Aha. Więc z jednej strony jest fajna sprawa, w sensie takim, że spotykamy się, jest do tego krajobrazy, zmiana tych klimatów, te pustynie, piękne skały, no naprawdę coś pięknego. Ale z drugiej strony jest też... Dlatego też ten wyścig, mówię, jest taki trudny. To bigoterii dodaje, mi się wydaje. Te minusy wszystkie dodają. Rekompensują na pewno, dokładnie. Nie? Te plusy rekompensują na pewno te minusy. No i też trzeba też powiedzieć o tej presji. Tak? Jeżeli chcesz osiągnąć wynik, nawet w ogóle, jeżeli chcesz przejechać, no to musisz sobie zdawać sprawę, że ten czas cię goni. Nie możesz sobie po prostu pojechać i, nie wiem, oglądać sobie tych gór czy czegoś innego. Znaczy wiadomo, możesz, ale musisz mieć naprawdę tempo, no bo 12 dni, które jakby są limitem całego wyścigu, powodują, że musisz przejechać przynajmniej 400 km dziennie. I to, tak jak mówię, są 50 tysięcy metrów przewyższenia do tego te temperatury, więc naprawdę, już wcześniej też rozmawialiśmy, są zawodnicy, którzy marzą, żeby ukończyć ten. Ja też na początku, dla mnie celem to było, wiadomo, ukończenie, bo to debiutant, jeszcze nie znam trasy, nigdy w życiu nie jechałem na takiej wysokości, nigdy w życiu nie jechałem takiego dystansu, więc ludzie są, którzy przyjeżdżają na ten wyścig po 3-4 razy, 8-krotnie, zbierają fundusze, sponsorów, a potem się okazują, że nie wiem, 3 czy tam 2 dni przed metą już nie dają rady, więc naprawdę wyścig jest, no, bardzo złożony. Okej, okay, to ja jeszcze chcę później do tego wrócić, bo bardzo mnie interesuje kwestia sprzętu, kwestia logistyki, ale przejdźmy do najważniejszego, bo tak jak powiedziałeś, wygrałeś kategorię mężczyzn, jesteś najlepszym debiutantem, masz tutaj zresztą statuetki za to wszystko, czyli tak, najszybszy facet, najszybszy debiutant, zwycięzca kategorii do 50 lat. Finisher, czyli no jakby to, że w ogóle ukończyłeś, to jest sukces, tak? Ale no właśnie, ty jeszcze wygrałeś, także powiedz, to było zaskoczenie, myślę, dla tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, że tak naprawdę ktoś, kto był tam pierwszy raz, jak to historycznie w ogóle tam wygląda? Kto osiąga sukces w takich najczęściej osiągają ludzie, wiadomo, ci, którzy tam już jadą któryś kolejny raz z rzędu, nie popełniają błędów, które popełnili pewnie wcześniej. Ja też często mijałem tam różnych zawodników, takich, powiedzmy, że weteranów, którzy też mi powtarzali, this is your lesson, to jest twoja lekcja, że tu się musisz nauczyć, bo tam gdzieś jakieś, wiadomo, kryzysy były, ktoś mnie wyprzedził, jakoś wyprzedziłem.
Więc na przestrzeni pewnie nie podejrzewam, ale no niewielu debiutantów pewnie taki wyścig osiągnęło, pewnie kilku pewnie znalazłoby się, ale najczęściej to jest tak, że weterani nie potrafią, czy nie potrafią, nie mogą skończyć, a co dopiero debiutant. Ja chyba, jeżeli chodzi o debiutantów, tam drugi był pewnie gdzieś może 8., 9. czy 10., więc no nie chcę tutaj jakby gloryfikować, czy tam zwiększać swoich zasług. Ale no to jest, już sam widzę teraz po sobie, co bym poprawił, co bym mógł zrobić inaczej. Ja też poszedłem na żywioł, więc no na pewno cieszę się i to jest, uważam, że to jest naprawdę mój osobiście ogromny sukces, tak? Że to ukończyłem i to jeszcze tam nie w ciągu 12, tylko 10 dni. Okej, a powiedz mi, bo twoja przygoda z kolarstwem jest jakby taka trochę no, niespotykana, bo często jest tak, że startują ludzie, którzy kiedyś byli kolarzami albo są z rowerem związani przez całe życie, ale tak naprawdę z tego co wiem, no to jedziesz na rowerze dosłownie od 7 czy 6 lat i ścigasz się tylko w ultra, nie masz ze sobą kolarskiej przeszłości. Jak to się w ogóle stało, że trafiłeś na rower, a potem do tego ultrakolarstwa? No to taki przypadek, znaczy przypadek. Zawsze lubiłem jakieś takie, no nie może ekstremalne sporty, ale tam w telewizji czy sam osobiście bardzo dużo grałem w piłkę i to jak grałem w piłkę, to nie tam raz w tygodniu, tylko 5 razy w tygodniu. Z jednego meczu szedłem na drugi, więc jakoś taki wysiłek. Okay. No i podczas grania w piłkę oczywiście, gdzie były zmiany, no to ja się nie zmieniałem nigdy. Udawałem, że tam gdzieś coś ten, że gdzieś tam się chowałem za kogoś, żeby tylko jak najwięcej na tym boisku być, więc taki ekstremalny wysiłek zawsze mi się podobał. No lubię czuć się zmęczony, jak mam poczucie straconego czasu, jak przychodzę do domu i muszę długo zasnąć. Ja lubię mieć tam, nie wiem, 2-3 sekundy, odcina mnie i mnie nie ma. Okay. Rano wstaję, do tego jeszcze i tak o 4, o 5 coś tam muszę już zacząć działać, czy praca, czy jakiś sport, czy bieganie. No i z tym kolarstwem też tak było, że na początku wydawało mi się, że to jest taki sport nie dla mnie. Ja też nie lubię być tam, nie wiem, 4., 8., 10, zawsze tam, to chyba tak jak każdy lubi być gdzieś tam w czołówce. No i pierwszy wyścig, jakoś dało mi się go tam wygrać, pojechałem go bardzo dobrze, potem to było 250 km, potem szukałem kolejnego dystansu, było 500, zrobiłem 500, no to mówię, kurczę, no fajnie byłoby pojechać coś jeszcze dłuższego, znalazłem najdłuższy wyścig w Polsce, 3600, udało się go wygrać, przyszło to zaproszenie ze Stanów, no i to kolarstwo, powiedzmy, że w ciągu tych 4, czy 5, czy 6 lat naprawdę w moim życiu no, zmieniło się na tyle, że to już jest nawet nie jakby hobby, tylko już jakby takie, no więcej niż hobby, taka część mojego życia. Tak. Także no błyskawicznie to wszystko nastąpiło, bardzo błyskawicznie. Okay. Czyli po prostu to, że ty jesteś takim dobrym ultrasem, to jest jednak chyba genetyka, albo nie wiem, zakodowane jakoś znaczy, w tobie, no też, bo tak jak mówię, z tą piłką nożną, że mało jest ludzi, którzy wiesz, którzy idą z meczu na mecz i chcą tego, bo to trzeba mieć predyspozycję po prostu do tego sportu. Ja się szybko regeneruję też, tak mi się wydaje. Omijają mnie kontuzje, odpukać, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Nawet, nie wiem, jak tam jakieś ścięgno naciągnę, czy jakiegoś Achillesa, czy pachwinę, no to mija tam kilka dni i ja to staram się jakby rozchodzić. Ja nie mam czegoś takiego, że tam się położę, od razu jakieś maście, lekarstwa, antybiotyki, tylko no toleruję ten ból. Nie mam czegoś takiego, że gdzieś tam, nigdy w życiu nie byłem jakoś tam obłożnie chory. Wiadomo, zdarzały się jakieś tam sytuacje, że jakaś grypa, czy coś takiego. Ale no to też są chyba takie warunki, że potrafię predyspozycje jakby, po prostu. Predyspozycje, tak, dokładnie, tak. Że potrafisz jakoś się tam szybko regenerować i to w ultrakolarstwie się sprawdza, nie? Że tam te 2 godziny starcza mi na to, żeby kolejne 20 godzin czy tam 22 godziny kręcić i to jeszcze kręcić na jakimś tam w odpowiednim tempie. Czasami to jest w ciągu dnia, wiadomo, jakiś tam strzał taki 10-5-minutowy, żeby tylko zejść do tej fazy takiej REM, chrapnąć, wstaje, no i idzie dalej, nie? Okej, no to właśnie wróćmy teraz płynnie do RAM-u, bo mi się wydaje, że powiedziałeś o ważnych kwestiach. Jak to w ogóle wygląda taki twój dzień, taka logistyka dnia? No bo wiadomo, że głównie jedziesz, tak? Jedziesz 20, pewnie kilka godzin na dobę, a no właśnie, pewnie to policzyłeś. Ile na dobę nie jedziesz? Nie jechałeś? Na dobę nie jechałem, tam nie wiem, jedząc jakieś tam wiadomo miasto, to czyli jakieś światła, postoje, do tego ten nocleg w ciągu tam... Nocleg, to dobrze brzmi. Spanie powiedzmy. No to różnie, ale wydaje mi się, że to by wyszło gdzieś około 3 godzin okay. Maksymalnie, tak? I w tym, ja też... I co było w tych 3 godzinach? To były zaplanowane postoje co jakiś czas? Ja na żywioł, także to różnie, aha. Zależy. Jak, znaczy starałem się, no plan jakiś był, ale ten plan to życie weryfikuje, bo wiadomo, ukształtowanie terenu, pogoda, temperatura, presja zawodników, presja czasu,
Więc to wszystko się jakby zmienia dynamicznie. No jak to na wyścigu w sumie. Jak to na wyścigu, dokładnie, sam wiesz, nie? Ja też mam, jak walczysz o najwyższe, jakbym jechał po to, żeby to przejechać, to pewnie bym miał inną taktykę. Okay. Czyli tam jakiś tam regularny sen, regularny odpoczynek w odpowiednich godzinach, żeby po prostu sobie to skalkulować tak, przejechać to w 12 dni i wszystko. A tu reagowałeś po prostu? A tu reagowałem na tak, tam był jakiś tam pożar, neutralizacja, z pierwszego miejsca przesunięty zostałem na 10, więc musiałem znowu inaczej tą taktykę jakby zmienić, ale no... Starałem się spać w nocy, nie? Bo to wiadomo, że człowiek też inaczej funkcjonuje i to też chyba nie wiem, czy nie poprawiłbym, żeby jednak bardziej jechać w dzień. No bo, przepraszam, spać w dzień, w tym największym ukropie, dlatego że... No, w nocy się lepiej jedziemy schłodnie. Dokładnie, jest 35 stopni, a nie 50, więc... Tak. No ale to też zależy od tego, w którym miejscu jesteś, bo inaczej też w górach na przykład jedziesz i też w górach się teoretycznie nie powinno odpoczywać, tylko gdzieś tam na niższym poziomie. Ja starałem się tak, mówię, starałem się tak gdzieś koło drugiej, na przykład czy o trzeciej kłaść, 2 godziny, no i wtedy jazda dalej, ale to też już miałem taką, na przykład tak byłem sfokusowany na tę jazdę, że team, który był ze mną, gdzieś tam też był zmęczony, bo to wiadomo, że wysiłek dla wszystkich, nie tylko dla mnie, dla nich może nawet jeszcze większy, bo jadąc samochodem z tyłu za zawodnikiem 20 czy tam 30 na godzinę przez 20 godzin, no to można na pewno korby dostać i fioła, u mnie też tam coś się dzieje, ten krajobraz miga, jest wiatr, jest kręcenie, cały czas pobudzanie tego organizmu. I cel też jakiś cały czas. A samochodem tak. Jadąc, no i wiem, że tam na przykład, czy były takie sytuacje, że support podjeżdżał z tyłu i mówił, słuchaj, jeszcze... Nie wiem, zatrzymajmy się na... bo już nie dajemy rady, no to ja jeszcze tam ich przekonywałem, słuchajcie, tam zawodnik w tyłu jeszcze jedzie, no to pojedźmy jeszcze tam 15, zobaczmy, jak on położy się spać, czy tam dojdźmy do kolejnego zawodnika, który jest przede mną, ale będziemy spać nie 2 godziny, tylko 2,5 godziny. No ale miałem już takiego fokusa na ten wynik, na tą presję tego czasu, tego wyniku, że wchodząc do kampera, już patrzyłem, na przykład była tam godzina druga, no to mówię, dobra, słuchajcie, wstajemy o 4 i jedziemy. I tylko słyszałem takie... Już nie chcę używać wulgaryzmów, ale słuchaj, mieliśmy spać 2,5, no bo wiadomo, każdy potrafi liczyć. No i po tych 2 godzinach ja już, znaczy nastawiałem sobie na zegarek od tej 2 do 4, ale już o 3 sam, mimo że tam, nie wiem, 2., 3 doba wyścigu, tak. Już budziłem się spocony jeszcze przed tym budzikiem i już miałem fazę, że już sprawdzałem tam, już wszyscy tam śpią w kamperze ciemno, ja już sobie odpalałem, gdzie kto jest, tak. Na tym trackingu. No dobra, ten już wstał, no to ten już budziłem. Rafał, ty jako jedyny kierowca, wstawaj, pojedziemy, a reszta teamu niech jeszcze te 15 minut, czy tam godzinę sobie pośpi i dojedziecie nas z tym kamperem. Więc nawet do tego stopnia, że już w domu, nawet jak byłem w Szczecinie, no to w nocy się budziłem spocony, musiałem zmieniać pościel, ciuchy, bo miałem, to, wiesz, to jest śmieszne, ale jest, dla mnie to było, wiesz, pikawa wali, tak. Godzina 2, 3 w nocy, a ja wstaję cały mokry, że ona mówi, co się stało, nie, że ten, a ja, wiesz, na wyścigu cały czas, także niesamowite, ale... sfokusowany byłem strasznie. Ale nie? Widzisz, to, bo ja zawsze tak sobie to wyobrażałem, że jest ten team w kamperze i to ty jesteś już wykończony, już nie możesz, oni do ciebie gadają, jedź dalej, dasz radę, a tutaj odwrotnie, to ty po prostu jeszcze z tego roweru ich tam popędzałeś, no, to niesamowite. Tak, muszę powiedzieć, jaką, że jeżeli masz psychę, trzeba byłoby ich zaprosić, bo naprawdę ja takim największym terrorystą na ten, mieliśmy w ogóle najmniejszy team, to też dodam, bo no wiadomo, finanse, trzeba było ten budżet naprawdę skroić i tak naprawdę w teamie były tylko 3 osoby, był mechanik, kierowca kampera i fizjo, no i moja żona i córka, więc nawet jak dojechaliśmy na metę, to podchodzili do nas zawodnicy z innych teamów, czy tam organizatorzy, pytali się, gdzie jest nasz team, bo nie dowierzali, że można osiągnąć taki wynik z taką małą liczbą osób, ale faktycznie no... Jak jest jedna osoba, ja to rozumiem, nie? Oni naprawdę dali z siebie wszystko, bo to było ponad siły, to jest w ogóle nie do powtórzenia. Jakbym miał też raz pojechać, no to musiałby być tym przynajmniej 2-3 osoby więcej, nie? Więcej osób, ale tak jak mówię, no ja podjeżdżałem do samochodu i musiałem mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, że tam bułka czy tam kanapka musiała być co 4 godziny, jeżeli coś mi już nie pasowało, no to było piernić totalne, także tam pozdrawiam mój team, bo wiem, że przeżyli naprawdę horror ze mną. No to ja myślę, że oni są współautorem takiego sukcesu. No nie, no to tam bez dwóch zdań, bez teamu, nawet do tego stopnia, żeby ktoś, coś się stało jednemu z tych chłopaków, czy czykolwiek komukolwiek tam z nas, no to ten wynik nie byłby taki, nie wiem, czy byśmy ukończyli, dlatego że to było wszystko tak dopracowane, no naprawdę na żyletki, gdyby to, mówię, komuś coś się stało, gdyby ktoś nawalił,
choroba, nie wiem, cokolwiek, no to by się wszystko posypało. My nie mieliśmy żadnego marginesu błędu. Okej, bo widzowie tego może nie wiedzą wszyscy, ale tam jest obowiązkowo właśnie, że jedzie za tak. kamper, że masz tą obsługę i to jest jakby obowiązek, to bez tego nie ma Jest obowiązkowo samochód techniczny i kamper, powiedzmy, że też obowiązkowo, bo tam niektórzy mieli taką taktykę, że na przykład mieli trzy busy, trzy wany, nie? Okay. Także tutaj Hindusi, na przykład jeden team hinduski miał trzy busy, ale... Myście mieli kampera po prostu? My mieliśmy kampera i samochód techniczny. I samochód techniczny... Czyli dwóch kierowców z tej ekipy musiało być cały czas? Cały czas. Cały czas. Oczywiście, więc... to się robi mało, bo jak z pięciu osób dwie prowadzą. No dokładnie, no to jest, wiesz, no to kamperem powiedzmy, że jeszcze przeskoczy gdzieś tam, bo kamper nie może jechać za tobą. Kamper musi tam skakać jak kangur, gdzieś tam, nie? Czekać na ciebie tam co ileś kilometrów. A w samochodzie technicznym zależy też od stanu, zależy też od godziny, ale to w większości musiał bezpośrednio jechać za zawodnikiem, tam też jakoś oznakowany, więc no... W ciągu dnia też ukrop, przecież wiadomo, słońce świeci, no i z samochodem jedziesz te 20-22 godziny. To też na ten kolejny błąd, że na przykład nie mieliśmy połączenia w słuchawce non-stop. Chciałem o to właśnie zapytać, czy nie mieliście łączności? No nie, nie, bo pozostałe teamy oczywiście miały, a my oczywiście na żywioł. Czy ty zjeżdżałeś do samochodu, żeby pogadać? Albo przez telefon, dzwoniłeś? Albo dzwoniłem. To okay. też, i to też miałem słuchawki na kostne, bo też na przykład nie można mieć słuchawki w lewym uchu ze względu bezpieczeństwa, jakby tam gdzieś jakiś sędzia zobaczył. Czyli no to regulamin kara. Jest tam bardzo rozbudowany. No naprawdę. Nie starczyłoby czasu. Ludzie po 2-3 godzinach od startu już kary łapali, takie dwugodzinne. Dyskwalifikacje na przykład. Okay. No z takich ciekawostek na przykład powiem, że w momencie zjechania z trasy, zabłądzenia, nie? Gdzieś tam zjedziesz z trasy, pojedziesz nie w tą stronę, nie w tą drogę, nie na tą drogę, co trzeba i powiedzmy odjedziesz od trasy 5 km. To jeżeli zawrócisz na rowerze i dojedziesz do tego samego miejsca, z którego zjechałeś, no to jest nawet nie kara, tylko dyskwalifikacja. Nie możesz zawrócić na rowerze. Ewentualnie co możesz zrobić, to zejść z roweru, doprowadzić rower do tego miejsca, w którym skończyłeś, albo ewentualnie zadzwonić po samochód, wejść do samochodu i samochodem dojechać do tego miejsca, nie? Tam się zabezpieczają strasznie, to są Stany. Wypadki śmiertelne, jakieś kontuzje, więc regulamin jest naprawdę bardzo, bardzo obszerny. Mój team, ja już nie dawałem rady, dla mnie to było już przesada. 10 dni przed startem siedzieliśmy, bo 10 dni już byliśmy przed startem, w Palm Springs, tam się przygotowaliśmy, ja jeździłem po pustyni, po górach, pojechałem na start, a mój team codziennie o godzinie tam 20-22 siadał i czytał, analizował punkt po punkcie regulaminu, strona po stronie regulaminu, żeby po prostu nie popełnić żadnego błędu. I co, udało się? No, była jedna sytuacja taka, teraz już podejrzewam, że mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak to się wydarzyło, taka ciekawostka, jakby to się wydarzyło, gdybym powiedział to powiedzmy wcześniej, bo nawet takie sytuacje były, że jakiś team wrzucił na fejsie jakieś zdjęcie, nie? Że tam zawodnik jedzie, powiedzmy, no to zdjęcie mu zrobili, ktoś z kibiców wrzucił zdjęcie, no i zawodnik miał na przykład telefon w ręku, no to są 2 godziny kary, okay. Albo jechał nie tym poboczem, tylko jechał drogą główną, tak. No to też dostał 2 godziny kary na przykład, no nie, czy tam 3 godziny kary, więc tych kar było naprawdę mnóstwo, albo na przykład, że lampka się z przodu nie świeciła. A co było u ciebie takiego? U mnie było takie, co mogliśmy dostać karę, a w sumie skończyło się całe szczęście dobrze, mam nadzieję, że tutaj, mówię, nie wrócą do tego tak tematu. Na polsku rozmawiamy. Ja wiem, i nie wrócą, wiesz, gdzieś tam na ramię i będzie sytuacja, że o, słuchajcie tego, ale no, była taka sytuacja, że... To może nie mów. Nie, no to mi się wydaje, że nic nie stanie się chyba, nic nie stanie. Nagrody są rozdane. Przede wszystkim nikomu się nic nie stało i to jest najważniejsze. Była taka sytuacja, że jechał przede mną team francuski i team hindusów. No i udało mi się tam jakoś ich wyprzedzić, ale była to bardzo wąska droga i była barierka. I no wiadomo, nie można było się samochodem zatrzymywać mniej niż 2 metry od linii jezdni, więc jak już barierki były, no to już w ogóle definitywnie się nie można było zatrzymywać. No i wyprzedziłem te dwie ekipy i w tym momencie mi się korba urwała w rowerze. Więc no, sytuacja totalnie ekstremalna, wiesz, nie można się zatrzymać, z tyłu stoją jakieś ekipy, samochody jadą w jedną i w drugą stronę, a my blokujemy ruch. No to jest, no nie wiem, czy nie dyskwalifikacja to może nie, ale na pewno byłaby jakaś kara czasowa. Awaria to nie jest losowa sprawa, nie? No losowa dokładnie, ale nie wiem, jak do tego by podeszli sędziowie, nie mam pojęcia. Okay. No i wtedy akurat wyskoczył Rafał, mega mechanik, który szybko to zrobił, to trwało może, nie wiem, 2-5 minut, znalazł ten klucz do suportu, który jest przecież nietypowy. No i sytuację udało się, powiedzmy, szybko skręcić te pedały, koła, więc pojechaliśmy dalej. Ale jakby do tego podeszli sędziowie, nie mam pojęcia, a poza tym też nie wiadomo, jest rywalizacja, nawet niech ci Francuzi podejdą, coś tam zdjęcia zrobią, że tutaj zawodnik zatrzymał ruch, jasne. Sytuacja niebezpieczna, więc taką sytuację jedną, powiedzmy, że mieliśmy ekstremalną, okay. A tak poza tym, no to wszystko, mówię, staraliśmy się, by, że no,
nie było, nie przypominam sobie i nie sądzę, żeby było coś, co moglibyśmy sobie zarzucić, że coś było nie tak, nie? Okej. A wróćmy teraz do tych właśnie, do tego pobocza, do tych zwłok z padliny, do z tego syfu, który tam leży. Dużo miałeś defektów? Jakieś kapci i tak dalej? Nie. Więcej miałem, no mówię, drogi są faktycznie fatalne. Miałem w sumie przed startem i w trasie startu chyba 8 kapci, także to jest prawie że nic. No i takie... I ta korba. No i ta korba, a tak to, no i tam raz musieliśmy, wiesz, jak jedziesz, no to w pewnym momencie stwierdzasz, że tam cię pięta boli czy coś, no to trzeba było gdzieś tam może siodełko obniżyć, czy lemontkę rozszerzyć, bo na Madonce miałem za bardzo lemontkę z tego, do siebie taką skierowaną i dopiero jak się na domanę przesiadłem, zauważyłem, kurde, tu jest lepiej, trzeba też tak to samo zrobić, więc z żadnych defektów nie było, tylko takie powiedzmy zwykłe ustawianie roweru. Okej, czyli to takie płynnie. Nie no, sprzęt naprawdę był super, bo chciałem to właśnie zapytać, bo wiem, że miałeś dwa rowery, widziałem to właśnie na mediach społecznościowych. Nie mówię, że śledziłem dzień po dniu, ale właśnie widziałem taki nawet post, że Marek zmienił właśnie z Madonki na Domani. I teraz pytanie w ogóle właśnie dlaczego? Czy dwa rowery po to, żeby mieć bezpieczeństwo zapasowego roweru, czy dwa rowery, bo im gorsze drogi, tym częściej ten Domani, a jak chcesz robić przewagę na płaskim z tą Madonką, w ogóle jakie jest to kryterium doboru sprzętu? Jak to wyglądało w swoim przypadku? Znaczy przed samym startem to ja w ogóle chciałem czasówkę wziąć, kozę taką totalną, ale to już ani nie było możliwości, ani chyba nie było też za bardzo czasu, żeby potrenować na tym rowerze. I to też bym pewnie teraz zmienił, bo były takie fajne miejsca, długie, proste, gdzie na tej czasówce można było pociągnąć i to wiadomo, że wiesz, mniejszy... A regulamin pozwala mieć na przykład 3 tak, rowery? Tak, nawet możesz mieć 10 rowerów. Ważne, okay, żeby to były rowery UCI i tam jakieś normy spełniały. Pewnie miały hamulce. No dokładnie, nie? Ale to na pewno czasówkę bym wziął, nie? Jeżeli byłaby taka możliwość. Ale długie, proste to na pewno. Tak, nie? No jest, wiesz, tam gdzieś jakiś wiatr nawet korzystny. To jest, zresztą teamy, które jechały, to jechały tylko na czasówkach. Tam było na przykład 8 osób czy 4 osoby, no to była inna prędkość, inaczej to wyglądało. A jeżeli chodzi o mnie, no to ja miałem Madonkę, naprawdę fajny, super rower, mega się wygodny, tylko że trochę sztywny, no i wiadomo, znaczy wygodny, no szybki po prostu, szybki rower i on też był z takim przeznaczeniem, żeby gdzieś tam fajnie zrobić podjazdy, długie, proste, zjazdy, a Domani miał być rowerem takim zapasowym. Okay. Ewentualnie, gdyby coś się stało, żeby zawsze można było na niego wskoczyć i pojechać. No ale okazało się, że były drogi tak fatalne, że no na tej Madonce było naprawdę ciężko niektórych, niektóre drogi pokonać, bo no, ta betonka była taka, no, była łatana, więc tak. Cały czas wszystkie kości, kolana, kostki, ramiona, to wszystko tak bolało, że jak ja wchodziłem na Domani, to wiesz, jak tutaj powiedzmy sobie robię tam 100 km, 200 km, tej różnicy nie ma takiej dużej, tak. Ale tam to było no, naprawdę duża kosmos, wręcz kosmos dla mnie to było tak jakbym się przesiadł, nie wiem, z drewnianego fotela na bujany fotel przy kominku, nie? Także to jest okay. Ogromna różnica, ale tak jak chcę podkreślić, że gdybym mógł, to na pewno bym wziął rower jeszcze czasowy, bo były takie momenty, że można było przycisnąć i ten wynik byłby dużo, dużo lepszy jeszcze. No to widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo ja się nie spodziewałem, że aż tak fatalne są te drogi. Ja też nie ale spodziewałem. Ale po drugie ciekawe jest to, co mówisz, że... Bo no jeździłem na obu tych rowerach zresztą, prywatnie. No i widzisz różnicę? Widzę różnicę, czuję, ale to, co ty mówisz, to znaczy, że ciało jest już tak ekstremalnie wymęczone, tak. Że po prostu już nie akceptuje wręcz. Wiesz, też troszkę inna pozycja. Roweru, nie, tak. Tutaj na tej Madonce jest też jednak bardziej pochylony, tutaj troszkę inne ustawienie tej kierownicy, więc naprawdę różnica jest naprawdę duża. To zostawmy temat sprzętu, a jeszcze przejdźmy do takiego odżywiania, bo to mnie bardzo interesuje i myślę, że nie tylko mnie, widzów też. Co w ogóle jesteś w stanie jeść w trakcie takiego wysiłku? No wiadomo, żołądek jest ściśnięty, ta pozycja, lemontka, tak jak powiedziałeś, więc no jak ty się w ogóle odżywiałeś, żeby te kalorie uzupełnić? Ile to w ogóle kalorii dziennie było? 8 tysięcy, 10 tysięcy się spalało? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie liczę, ale to... No to już jest taki wysiłek, że tak naprawdę możesz jeść no, niemalże non-stop, bo wiadomo, że ten wysiłek jest totalnie ekstremalny. Ja staram się jeść normalne jedzenie. Mhm. Jakiś tam żel to no też, ale to ja nie jestem też przyzwyczajony, tak jak wcześniej wspomniałeś, nie jestem też kolarzem od urodzenia i te żele kompletnie na mnie, no mi zapychają mnie. Źle się tam jakoś tam z tym czuję, potem gdzieś mam te żele podtąd. Czy to kanapki jadłeś jakieś? No, kanapki, bułki. Słuchaj, co masz za takie zachcianki, zobaczysz McDonalda, czy tam jakiegoś innego burgera i wiesz, ja do teamu, słuchajcie, jedźcie kupić mi na przykład szejka, tak? No. Czy 4 burgery bez sałaty, albo także tam no, wszystko przepalisz. To jest taki wysiłek, że no, nie ma czegoś takiego, że tak mi się wydaje osobiście, wiadomo, są takie rzeczy, no, panierki czy tego, no to no, chyba raczej nie za bardzo, ale makaron, ryż, jakieś tam ryby i tutaj starałem się bez jakichś tam pikantnych przypraw, żeby jakichś tam rozstrojów żołądkowych nie mieć.
Więc no, podstawa to było coś takiego. No i też miałem tam jakieś tam miskę, która mi się wpasowała elegancko w kierownicę, więc tą miskę plastikową sobie wrzucałem w kierownicę, lewą ręką trzymałem, a tutaj gdzieś zasuwałem ten ryż czy ten makaron, żeby tego czasu też nie tracić. Jasne. To też mam nawet takie zdjęcie i też starałem się właśnie, żeby w czasie jazdy jak najwięcej jeść. Tak naprawdę... To co się robi w czasie jazdy? Co się robi? Je się, komunikuje się z teamem, no nie wiem, ty nie musisz tam nawigować, bo nawigację masz jakby po stronie teamu. Nie, no mam tak? Ten licznik na tym, nie? Staram się, no bo wiadomo, jak mieliśmy tego online, tego połączenia, więc żeby nie było jakiś. A poza tym też ten licznik fajnie, bo pokazuje, nie? Kiedy jasne. Jakiś zakręt jest i coś tam, jakie przewyższenia, czy tam na jakiej wysokości jesteśmy. Czyli na postojach to spanie, jakaś toaleta, kąpiel ewentualnie, przebranie się. Tak. Coś jeszcze? Coś tam, jak to w ogóle wygląda? Tak? Znaczy nie, no na postojach to tam jeszcze jak były jakieś punkty kontrolne, to wiadomo, trzeba było gdzieś tam, znaczy ja lubię tam gdzieś z ludźmi porozmawiać, no to jakieś sobie selfieka zrobiliśmy gdzieś tam w jakimś tam w straży pożarnej, która gdzieś tam zrobiła punkt kontrolny, ale to generalnie tylko tyle, nie? Jak najszybciej ten postój musi, bo no jest taka zasada, jest czas, że ultra wygrywa się na postojach, więc im krótszy postój, tym lepiej, a... No trzeba to jakoś zbalansować, nie? Bo jak też z drugiej strony nie będziesz odpoczywał, no to nie będziesz miarodajnie jechał, więc to wszystko jakoś tak trzeba połączyć, żeby to miało ręce i nogi. Okej. Okay. Obiecałem, że przejdziemy do tego, bo to jest też ciekawy w ogóle temat, bo ty byłeś pierwszym facetem, ale byłeś drugi open, bo wygrała tak jest. Kobieta. Kobieta, dokładnie. No. I wydaje mi się, że to jest fajny temat właśnie, że wygrywa się na postojach, bo ona chyba po prostu stawała bardzo mało. Ona, tam są analizy, można wejść na stronę i zobaczyć analizy poszczególnych zawodników. Faktycznie, jechała po prostu równo. Ona się nie zajmowała niczym, też doświadczona zawodniczka, bo jechała tam czwarty czy piąty raz i to też wcześniej też osiągnęła super wyniki. Poza tym czwarta też była kobieta, więc to tutaj pokazuje, że tak naprawdę nie trzeba być nie wiadomo jakim zawodowcem czy hero, bo zawodowcy byli, zawodowcy też startują i to są zawodnicy, którzy wygrywają tam race across Germany czy pobijają rekordy Guinnessa w jakichś tam dystansach, a tu się okazuje, że no to jest całkiem co innego, to nie jest dystans 2-3 tysiące, tylko to jest dystans prawie niemalże 5 tysięcy, tylko te przewyższenia i tak naprawdę może wygrać każdy. W pierwszej chyba czwórce czy piątce byli zawodnicy, ja też się tego nie spodziewałem, nie przeanalizowałem sobie kompletnie tego i nawet do świadomości to sobie nie dopuszczałem, ale pierwsza piątka to byli zawodnicy powyżej 50 lat. Dopiero potem byli tam zawodnicy 30, 33, 38, zawodnicy, którzy tak naprawdę ścigali się mocno w jakichś tam innych kategoriach, w jakichś innych wyścigach, więc tylko ja byłem poniżej powiedzmy tych 50 lat w pierwszej piątce, więc no i jeszcze dwie kobiety, więc przekrój jest ogromny i tak tam pokazuje, że tak, no każdy może wygrać, nie? Każdy może wsiąść, no czy każdy, powiedzmy, że każdy, ale to jest sport dla każdego tak naprawdę. Znaczy wiele dyscyplin sportu i wyścigów ultra, mówię tutaj o bieganiu, nie wiem, właśnie o kolarstwie, pokazuje, że często kobiety właśnie no, sobie radzą lepiej niż faceci, nie wiem, czy to kwestia psychiki, czy no, innego podejścia. Głowa mi się wydaje, że tak, samo nastawienie takie, ale, to może mieć duże znaczenie. Ale właśnie, no tak jak mówisz, że coś niepozornie nawet wygląda, ale tak jest w stanie mało spać, tak w stanie jest mało, nie wiem, stanąć. Miarodajnie kręcić, miarodajnie jeździć, tak. Wykorzystać ten organizm tak, że ona, znaczy tak każdy, no wiadomo, że każdy był tam wychechłany do maksimum, ale jednak ona jechała jakby najbardziej miarodajnie. No też tam jakaś, to już wspominałem, nie chcę tam narzekać i tak dalej, była też suma przypadków, gdzieś jakaś tam neutralizacja, to co powiedziałem wcześniej, że dla mnie osobiście, moim, tak mi się wydaje, największym sukcesem to było to, że na drugi dzień, ja wiesz, robię 1000 kilometrów, pierwszy dzień, pierwsza doba 670 kilometrów, mam tylko pół godziny odpoczynku, robię sobie przewagę, nad innymi zawodnikami mam bardzo dużą przewagę, no bo w górach, powiedzmy nad niektórymi tam 120, 130, 160 kilometrów, może nawet 2-3 tysiące metrów różnicy, I jest pożar lasu, cofają mnie o tam o 30-40 km i z pierwszej pozycji spadam na 10. Okej, okay, to właśnie to ja się tylko wtrącę, bo tego może widzowie nie wiedzą. Była taka sytuacja, że ty rzeczywiście w pierwszych dniach pojechałeś bardzo mocno, prowadziłeś już z przewagą, był ten pożar i neutralizacja polegała na tym, że ciebie cofnięto na trasie, a niektórych podwieziono do przodu. Do góry, dokładnie. I startowaliście jakby z tego samego punktu z zera jakby, tak? Dokładnie, z tym, że ja... Byłeś zmęczony już. Dokładnie, znaczy oni też pewnie byli zmęczeni, ale nie mieli tego podjazdu w nogach, nie? No, tak i wiesz, ja miałem inny plan na ten wyścig. Ja sobie zakładałem, tak jak tutaj dookoła Polski, pojadę mocno, a potem postaram się ten wyścig jakoś tam kontrolować, zobaczę jak mi wyjdzie, na pewno będzie tam trzeci dzień po starcie, będzie taki jakiś tam troszeczkę może bardziej kryzysowy, ale ten dystans będę się starał jakby utrzymywać. Mhm. A tu się okazało, że cała ta taktyka
no poszła w diabli. Ja po tym drugim dniu wylądowałem na 10 pozycji, totalnie wychychłany. No i też inaczej, jak zawodnik, który tam, nie wiem, powiedzmy z 10 czy z 8 pozycji, nagle staje się pierwszy, dostaje wiatru, wiesz, w plecy, skrzydła i całkiem inaczej jedzie, a ja jestem 10 i psychicznie, no są te takie myśli, nie, no po co mi to, dobra, teraz tylko żeby ukończyć, ten wynik już poszedł w diabli, już tylko żeby po prostu dojechać do końca, no ale mówię. Podłamało cię to tak maksymalnie, czy no, czy na początku tak, bo byłem naprawdę totalnie zmęczony, totalnie i dopiero jak już powiedzmy to ciało zaczęło już tam funkcjonować, odrabiałem te straty, czyli kolejnych zawodników tam mijałem, przesuwałem się na trzecie, tam na drugie, potem znowu tam gdzieś spadałem, bo to wiadomo, to ta walka już troszeczkę inaczej wyglądała, gdzieś tam te szóste, piąte i tak dalej, to jakoś tam też psychicznie starałem się sobie wmawiać, że będzie lepiej, że muszę to zrobić, że dam radę i to jest dla mnie osobiście to było taka też szkoła, nie, życia, że to nie przyszło tak łatwo, że to było naprawdę takie totalne ekstremum i trzeci dzień, czy tam drugi, trzeci dzień już przed końcem wyścigu, czyli te 4000 już w nogach i też tam jechałem chyba czwarty, zaczął padać deszcz i też już takie myśli totalnie dołujące, bo już musiałem pójść wabank, musiałem już naprawdę już nie spać kompletnie tam te dwa ostatnie dni, musiałem po prostu wskoczyć na to drugie miejsce w generalnej klasyfikacji, no i po prostu pojechać na fulla. I też już myślałem, kurde, dobra, to co za różnica, czy tam czwarte, czy piąte miejsce. Założenia były, żeby dojechać do końca, żeby po prostu to ukończyć. No ale z drugiej strony masz tą, kurczę, ogromną szansę, nie? Masz ogromną szansę, żeby stanąć na podium, żeby coś osiągnąć. I ten, wiesz, duch ci z tyłu podpowiada, kurde, no kto to je będziesz pamiętał, jak ty będziesz czwarty, jak ty będziesz piąty, no kto to je będzie pamiętał? I w tym momencie, wiesz, od tego załamania, po euforię, po takie, wiesz, kurde, możesz coś zrobić, no i jeszcze taki strzał, no i się udało, no. To ile procent sukcesu to jest mocna głowa? I zależy od sytuacji, zależy, bo to wszystko tak naprawdę się... ciężko to policzyć, naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Wydaje mi się, że głowa to jest... Ja też nie jestem atletą, nie mam jakiejś tam nie wiadomo jakiej nogi, ale faktycznie głowa sobie potrafi poukładać, że muszę jechać, że muszę to zrobić, że jakoś tam wstać, nawet ten zegar jakiś tam biologiczny, że już ten nawet budzik mi nie jest, pomimo takiego ekstremalnego zmęczenia, potrzebny. Więc głowa to jest na pewno zdecydowana większość. To jest ogromna, ogromna część takiego wyścigu, takiego sukcesu każdego zresztą. Nie tylko takiego ultramaratonu, ale to głowa kręci nogami, jak mówi klasyk. I to jest prawda, która w tym momencie się sprawdza w 100%. Ale tutaj też trzeba powiedzieć, że ten support, nie? To musi być team, który to nie może być przypadek, tak jak powiedział kolega taki Robert Woźniak, że to nie może być, znaczy może być kucharz z Mariota czy z innego hotelu, on może ci gotować nie wiadomo jak, ale jak nie będzie kolarzem, nie będzie znał tych realiów, no to on ci nie pomoże, to będzie po prostu tylko kamień u szyi. Więc support na pewno musi być i to dopracowany. Ja miałem to szczęście, że to był tak naprawdę support łapany gdzieś na ostatnią chwilę, ale wszystko się zazębiło, wszystko zagrało tak, jak należy. My nie mieliśmy przygotowania, my się tak naprawdę poznaliśmy w samolocie, więc totalny przypadek, ale to wszystko było, no to było tyle szczęścia, tak, że tego się nie da naprawdę przełożyć na nic. No kondycję trzeba mieć, co by nie mówić. Ja też trenowałem bardzo długo przed samym startem, więc tych sprzęt oczywiście, tak, no to tych składowych czynników jest tyle, że to nie sposób wszystko wymienić, nie? Dla mnie wszyscy ultrasi, którzy kończą takie wyścigi, nawet jak nie kończą zresztą, to są herosi, ale to, co ty mówisz, to no, pokazuje jeszcze, jakie to jest trudne, bo ja się nie spodziewałem właśnie takich rzeczy, że o tym wspomniałeś na początku, że właśnie gorąco od drogi, że dziury, że jakiś syf na poboczu. Ja o tym po prostu nie myślałem. Mi się wydawało, że są inne kłopoty, a to też był duży problem z tego, co mówisz właśnie, że na przykład drogi były tak nierówne, że aż rower musiał je zmienić na bardziej komfortowy. To są niesamowite rzeczy, ale ja mam jeszcze takie pytanie, bo to jest taki, myślę, zmora ultra wyścigów, problemy z ciałem, typu wiele osób na przykład używa podpórek do brody, bo mięśnie tutaj górnego odcinka kręgosłupa są przeciążone, wiele osób ma jakieś potem kontuzje, drętwiejące dłonie, uszkodzone nerwy. Jak to u Ciebie wygląda? Jest też problem, wiadomo, to, no, dużo też na przykład ma problem z osób z siedzeniem, tak? Czy z tak jak mówisz, z karkiem. Z kupą, nie? No, siedzisz na takim, wiesz, no, na takiej desce przez 20 godzin dziennie, no. Na fotelu ciężko wytrzymać tyle godzin. Właśnie, no to powiedz, ty masz też takie kłopoty, czy jakoś to znosisz, jakie są sposoby? Znaczy, tutaj, nie staram nie myśleć, nie? No wiadomo, że to ciężko o tym nie myśleć, bo boli cię to, bo są takie sytuacje, że faktycznie ból jest nie do zniesienia, ale w takim ultra to przynajmniej ja tak mam, że no po prostu w pewnym momencie już
zapominasz o tym, bo cię wszystko boli, nie? Wiadomo, stopy, ramiona, kark, szyja, dłonie, no, łokcie. No, masz takie, dowiadujesz się, że w ciele są takie mięśnie, o których wcześniej nie wiesz. Na przykład nie wiedziałeś, z przodu tutaj na piszczelach, to ja nie wiedziałem, że tu mam jakieś mięśnie, które potrafią boleć, więc tak naprawdę ten ból jest tak obszerny, że to wszystko się zamyka w jednym jakby worku i już jadąc, no ja naprawdę staram się o tym nie myśleć, nie? Ja po prostu skupiam się na drodze, słucham muzyki i jakby ten ból przykuwam w takim co innego, ale... Czyli jednak psychika. Psychika, dokładnie psychika, no ale na przykład do tej pory jeszcze też po wyścigu dookoła Polski mam duży problem z dłonią, tak? Te drętwienie dłoni jest ogromne, tak jakby ktoś, nie wiem, spał na przykład na ręku i ta krew nie dochodziła gdzieś tam do dłoni. Uszkodzone nerwy po prostu. Już tak, zmiażdżone i wiesz, ta prawa, powiedzmy, dłoń cały czas funkcjonuje elegancko, tutaj kciukiem mogę ruszyć, a to wszystko, co mogę zrobić tą lewą ręką, tak? Czy tam drętwienie stóp, ale to, no to przejdzie po prostu i tyle, także tutaj nie martwię się tym, na razie jeszcze muszę odpocząć od roweru, powiedzmy, takiego ekstremalnego przynajmniej przez 1-2-3 miesiące. Okay. No i myślę, że będzie okej. Okay. Czyli narkotyk działa, w sensie, że potrzebujesz dalej jeździć i chcesz dalej to kontynuować, a to się wyleczy. Jakoś. To się wyleczy, no tak, no to jest wiadomo, czy wiadomo, no wydaje mi się, ale że... Ale to jest jak narkotyk, co? Powiedz, ile dni po ramie, ile po tym wyścigu... Nie, ja już na mecie krzyknąłem, że aha, see you next year, aha, więc po rapie miałem chyba większego doła, ale okay, to też dlatego może, że tak dużo może jeszcze nie jeździłem i faktycznie mi to sprawia mega dużą przyjemność, nie? To ten taki, bo niektórzy, tak, albo taki komentarz dostałem... Zapytam, bardziej ściganie, czy też ten proces przygotowania? Ściganie też. To na pewno rywalizacja, poznawanie nowych ludzi. Ja też lubię kontakt, nie? Z ludźmi, tak jak mówię, że tam się spotykałem na trasie z innymi zawodnikami, jakieś tam wymiany doświadczeń, jakieś głupie żarty, teksty. To mi się podoba. Ja naprawdę lubię kontakt gdzieś tam na WhatsAppie. Do tej pory mam z jakimś tam Argentyńczykiem kontakt, z tym Japończykiem, czy z jakimiś innymi ludźmi. Więc całokształt tego całego wydarzenia, to, że mogę się ścigać, że mogę jeździć, że poznawać nowych ludzi, nowe kraje, nowe krajobrazy, no to tego można byłoby też naprawdę dużo wymieniać. I ten naprawdę całe spektrum tego całego wyścigu jest dla mnie osobiście, to jest wartość niesamowita. Okej. Okay. To na koniec jeszcze jedno pytanie, jak się do tego przygotowywałeś, to takie jakieś w mnie może najciekawsze treningi ekstremalne, bo były takie pewnie przełamujące jednostki treningowe, długie, albo jak taki twój miesiąc typowy wyglądał w kilometrach. No interesuje mnie to, myślę, że widzów też, ile trzeba w ogóle jeździć, co trzeba zrobić, żeby na starcie czuć się pewnie, że dasz radę. No właśnie, to jest ważne, żeby stać na starcie uśmiechniętym. I ja tak stałem, bo mi się wydaje, że się dobrze przygotowałem i faktycznie czułem, że fizycznie jestem przygotowany, psychicznie też. A z takich ciekawostek, no to 1000 km na Zwifcie, czyli tam 32 godziny non-stop przed białą ścianą, no to taki trening naprawdę chyba dosyć ekstremalny. I to nawet nie fizyczny, tylko bardziej psychiczny. No wytrzymać, wiadomo, na Zwifcie czy tam na Strawie, znaczy na Zwifcie wytrzymać tam godzinę czy dwie, czy 15 minut, czasami dla niektórych to jest już dużo. A tutaj 1000 km non-stop. Co jeszcze? No tam jakieś everestingi wcześniej robiłem, znaczy w sumie to wcześniej, to dużo wcześniej, ale no wstawałem też w zimę, bo my się cieszymy tak naprawdę, że mamy taką możliwość, bo to jest klimat, że mamy te cztery pory roku, że można trenować w deszczu, że można trenować w śniegu czy w mrozie. Ja wstawałem w nocy, ciepła kołderka, styczeń, luty, na dworzu minus tam 10 czy minus 5 czy minus 20 czasami nawet się zdarzało. Wychodziłem z domu, robiłem 2-3 km i już w bidonie była woda zamarznięta i potrafiłem zrobić tam, nie wiem, 250 czy 300 km, więc to potem się okazało, że to przełożyło się na ten wyścig, bo były takie sytuacje, że było 16 czy 17 stopni, padał deszcz i to jest no totalnie nieprzyjemna, niekomfortowa sytuacja. Nie ma takich ciuchów, które by cię ochroniło od tego deszczu. Wiadomo, piszą tam jakieś skarpetki nieprzemakalne albo jakieś tam ortaliony, ale jak się jedzie 22 godziny w deszczu, no to uwierz mi, że nie ma takich rzeczy, które by nie przemokły. I to jeszcze jak jest 12-13 stopni, no to już jest w ogóle dramat, więc... Wiadomo, ludzie, którzy trenują cały rok na Majorce, tak? Czy na Gran Canaria, albo gdzieś tam w Kalpę, no coś pięknego. Tylko zazdrościć, nie? No, pięknie, kto by nie chciał. No ale tutaj jest właśnie to błogosławieństwo, że ten deszcz jest. Żona szkoła też mi powtarzała. Dokładnie, żona też mi powtarzała, co ty robisz, nie? Dlaczego? Po co? Poczekaj, aż przestanie padać, a ja zawsze jej powtarzałem. Nie, właśnie im gorsza pogoda, im gorzej, tym lepiej, dlatego że tym bardziej się zahartujesz i też nigdy nie patrzyłem i do tej pory nie patrzę, wiesz, nie sprawdzam, czy wiatr wieje w twarz, żeby jechać gdzieś tam z, nie wiem,
tak, żeby ten wiatr cały czas ci w plecy. Ja nie patrzę, nie, po prostu jadę. Jeżeli ten wiatr, no to wtedy się nawet, no nie, powiedzmy, że nie, że się cieszę, ale zdaję sobie sprawę, że to jest potrzebne, bo na wyścigu nie wybierzesz sobie, czy ten wiatr będzie ci wiał w plecy, czy nie. Albo czy będziesz jechał tylko cały czas z górki. Jasne, nie? Jasne. No, trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Dokładnie. Ostatnie pytanie. No pojechałeś super, tak jak powiedziałem, w mojej opinii chyba najbardziej prestiżowy wyścig. Jakie plany na najbliższe starty? Co kolejnego? Jakie wyzwania? No chciałbym ten level utrzymać, podoba mi się to. Jest, noga podaje, także fajnie byłoby pojechać. To wszystko jest też oczywiście uwarunkowane przede wszystkim finansami, bo sport jest niszowy i nie jest tak medialny. No ale w najbliższych planach to chciałbym pojechać na pewno memoriał Szurkowskiego, to jest organizowane przez pana Henryka Huzara Tour de Dolny Śląsk i to będzie 700 km we wrześniu. No a potem jawią się fajne plany na Japonię, to jest wyścig, najdłuższy dystans w Japonii, 2800 km, 14 tysięcy metrów przewyższenia, więc taki powiedzmy, że lightowy, ale fajny wyścig, znaczy wyścig, to też nie jest wyścig, tylko rajd z limitem 12-dniowym. Ekipa, która właśnie jechała w Japonii, strasznie tam się chyba dosyć dobrze polubiliśmy i piszą, że fajnie było, gdybym przyjechał, żebym na tym wyścigu był, chcą też pomóc w jakiś tam sposób, więc ta Japonia mi się marzy. Będzie to też na pewno dla mnie osobiście fajne doświadczenie i też myślę, że będą fajne relacje i fajne rolki. Jest oddźwięk też na portalach, ludzie piszą, że to fajnie wyglądało, że nie wiedzieli, nie spodziewali się, że to można tak fajnie, ciekawie przedstawić. Mhm. Do tego stopnia, że nawet taki komentarz przeczytałem, że podczas mundialu w Meksyku tam ktoś napisał, nie miał takich emocji jak podczas wyścigu przez Stany, więc... No to z tego miejsca myślę, że warto widzów zaprosić właśnie. Tak. No zachęcam na portale, na Face'a, na Insta, ja tam zawsze służę swoją osobą, można zadać pytanie, a tam służę jakąś radą, czy coś mogę zawsze podpowiedzieć. No masz, ze swojego doświadczenia. Masz dużo wiedzy, jesteś też wulkanem energii. I co, i potem jak się uda budżet zgromadzić, to znowu Race Across America? No i widzę, że wiele rzeczy bym mógł poprawić. No i chciałbym, chyba tak, nie? Zobaczymy, co się wydarzy, bo być może gdzieś jakieś Mistrzostwa Świata teraz są organizowane w Polsce przez Remka, który ukończył jako pierwszy w ogóle Race Across America. Są organizowane teraz Mistrzostwa Świata w Polsce. Zobaczymy, gdzie będą za rok. Więc nie wiem, zobaczymy. Może Race Across Ireland, bo też facet, który teraz startuje w Polsce, już dzisiaj też akurat jak jechałem, to napisał mi SMS-a po drodze, żebym do Irlandii przyjechać na wyścig przez Irlandię. Może Race Across Europe, może Race Across Germany. Tych wyścigów jest naprawdę bardzo, bardzo fajnych. Chociaż nie ukrywam, że ten no, na pewno jest najbardziej taki spektakularny i najbardziej wymagający. I pojechałem go, oczywiście mówię, to jest dla mnie to było piekło. Jedyne słowo, które mi się zawsze będzie kojarzyło, to piekło, ale z drugiej strony bardzo miło go wspominam i z chęcią bym pojechał jeszcze raz. Kurczę, Marek, powiem ci, że masz sobie tyle energii i tak się jesteś tak podkręcony tymi wyścigami, że ja cię podziwiam naprawdę i mi się wydaje, że pokazujesz też ludziom, że mimo że jesteś blisko 50 i późno zacząłeś, to można. Można w każdym momencie po prostu znaleźć dla siebie coś takiego i być w tym dobrym, realizować się w tym i naprawdę jesteś super postacią. Ja ci bardzo dziękuję, że byłeś tutaj u mnie w studio na rozmowie i poznanie ciebie i porozmawianie to była przyjemność. Zarówno to do kamery, jak i to poza kulisami. Ja mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy. No ja też mam nadzieję. A teraz ci bardzo dziękuję, że wpadłeś. Dziękuję również. No i powodzenia w twoich dalszych planach i startach. Dziękuję. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.